A więc widzę dokładnie tak, mamy aktualnie 7 dni do nowego sezonu, albo jakby to inaczej nazwać, do nowego mini rozdziału drugiego, o którym mamy naprawdę bardzo dużo informacji. Słuchajcie, dzisiaj pogadamy sobie o tym, jak być może będzie wyglądał event. Oczywiście pogadamy sobie o karnecie, ponieważ mamy już skiny z karnetu oraz skiny, które pewnie się pojawią w kolejnym sezonie rozdziale, więc oglądajcie film dzisiaj do samego końca. No i słuchajcie, zostało tylko i wyłącznie 7 dni do nowego sezonu i umówmy się tak, jeśli pod tym odcinkiem zostawicie dzisiaj, jeszcze dziś, 3000 łapek w górę, zacznę prawdopodobnie 7 dni do sezonu w postaci streamów wieczornych oczywiście, więc was zapraszam na te streamy, ale żeby mnie tutaj zmotywować, żeby tutaj dać mi jakąś podstawę do tego, że będziecie na tym streamie, koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał z dzwonkiem. Będzie mi również mega miło, że jeśli po prostu z tych tutaj newsów, z tej serii wiecie dużo rzeczy na temat tego sezonu, lubicie tą serię, no to będzie mi bardzo miło, jeśli wpiszecie jeszcze dzisiaj kod Rafa, to ja w sklepie sprawdzę, czy wam nie wygasł i oczywiście wbijcie na Discorda, także no co widzowie, chyba z reklam i takich tutaj wstępniaków, że tak powiem, to tyle. Okej, słuchajcie, mamy pierwszą informację od Hypexa na temat eventu i pierwsze co pogadamy sobie o evencie, który będzie 1 listopada, jak wiecie to już jest tak naprawdę za 6 dni i słuchajcie, pierwsza informacja jest taka, że przy liczniku, który się pojawi, licznik ma być jak i w lobby, tak i bodajże w grze, ma pojawić się logo. Słuchajcie, wydaje mi się, że tam po prostu będzie logo właśnie rozdziału drugiego. Dam wam po prostu tutaj zdjęcie dokładnie o co chodzi. Także wydaje mi się, że może to będzie to logo. I słuchajcie, kolejna ważna informacja jest taka, że ten event ma wyruszyć, w sensie zacząć się, czy również przebiegać na kinie, na samym środku mapy. I ja również tutaj mam pewną taką mini teorię, że jak i w rozdziale drugim mieliśmy kino, w rozdziale drugim na samym początku mieliśmy kino nad agencją lekko, to również teraz mamy też na środku mapy, prawie na środku mapy, mamy również kino i być może będzie to miało jakiś sens, nie wiem, ale tak sobie myślałem przed nagraniem tego odcinka, że ej, to może coś tutaj być na rzeczy, także wszystko ma zacząć się na kinie, co będzie dalej, no to tego na razie nie wie nikt, bo wszystko jest zablokowane, w sensie nie da się zobaczyć. Następnie w tym tweecie mamy tutaj informację o tym, że pojawi się jakiś guzik z fokusem na wideo. Nie wiem, nie wiem o co chodzi. Możecie wy napisać w komentarzu, o co tutaj może chodzić. Ogólnie event jest spakowany w pliku 32 MB i Hypex pisze, że nie jest to wcale dużo i wydaje mi się, że jak niedawno mieliśmy event z Doktorem Doomem i teraz znowu będzie event, no i kolejny event powinien być na koniec rozdziału numer 2 tego powrotnego, to wydaje mi się, że być może ten event, który nadchodzi, wcale nie będzie duży, ale nie wiadomo, słuchajcie, nie wiadomo. Mam nadzieję, że dostaniemy coś naprawdę fajnego, naprawdę dobrego. Ja na pewno będę miał streama, więc zapraszam was już dziś na stream z eventu. Także tak, mamy tutaj właśnie jeszcze jakiś cinematic, ale o tym pogadamy za chwilkę. Następna informacja od iFireMonkey'ego. On tutaj napisał, że event właśnie będzie na kinie, na samym środku. I słuchajcie, jeśli chodzi o to kino, to okazuje się, że na kinie zostały, z kina zostały usunięte wszystkie przedmioty związane z Halloween. Nie mamy już tego gara zielonego tam, nie mamy Deni, nie mamy tam już niczego Halloweenowego, więc jest to lokacja przygotowana pod to, co już niedługo się wydarzy. I co ciekawe, event będzie właśnie 1 listopada. Będzie to event wieczorem, także chyba wygląda na to, że zapowiedzi i tak dalej, w sensie filmików, tutaj na Rafa 2 będzie masa. W sensie będziemy dostawać coraz więcej informacji, więc żeby niczego nie pominąć, słuchajcie, klikajcie dzwoneczek. Jak ja ogólnie mam fajny plan na YouTube, oglądajcie jutrzejszy film. Ja mam tutaj mega fajny pomysł. I teraz tak, tutaj wam pokażę filmik, który pokazał iFireMonkey i tutaj są lokacje, które mają być ujęte w evencie. I co ciekawe, mamy tutaj kilka miejscówek, oczywiście z tej mapy, które będą brane, jakoś będą brane pod uwagę, jeśli chodzi o event. W sumie jest to bardzo ciekawe, ale wydaje mi się, że być może to nic nie znaczy. Po prostu event będzie na mapie, więc być może te lokacje są jakoś inaczej. No nie wiem, być może jest to coś technicznego, ale tutaj iFireMonkey doszukuje się tego, że być może te lokacje będą ważne dla tego eventu. W sumie jest tu większość, no może nie tak większość, ale bardzo dużo tych lokacji tutaj na tym wideo jest. I no w sumie zobaczymy, o co tak naprawdę z tym będzie chodzić. Ja eventu nie mogę się doczekać, napiszcie,
czy wy również. Kolejna informacja jest taka, że będziemy mogli odtwarzać filmiki nie w 30 klatkach, a w 60. Okazuje się, że teraz nie będzie to 30 klatek, a 60. Czy to jest dobra zmiana? No, szczerze, no po prostu będzie płynniej, jeśli chodzi o filmiki, ale wydaje mi się, że no pewnie nikt z nas nie zauważy tej różnicy. Także tutaj mała informacja jeszcze co do eventu, a teraz przejdźmy do ważnych informacji, które za niedługo wydarzą się w grze. Bardzo ważna informacja, zanim przejdziemy jeszcze do skinów oraz do zapowiedzi, którą dał Epic wczoraj, jest sprawa taka, że dostaniemy współpracę samochodów Cars z Fortnite'em. I teraz ja nie chcę myśleć, jak to wejdzie do gry i dostaniemy właśnie tutaj te wszystkie samochodziki z bajki właśnie samochody, no to ja nawet nie chcę myśleć, ile Epic Games sprzeda tych skinów. I niesamowite jest to, że teraz wszystkie te bajki, które no raczej wszyscy oglądali, w sensie te stare pixarowe bajki, które wszyscy kojarzymy, być może większość z nich pojawi się w jakiś sposób w grze, jako skin do samochodu, jako skin do gry, jako miejscówka, jako... No jest to po prostu niesamowite i nie mogę się tego doczekać. Fajnie by było, jakbyśmy dostali jakiś taki tryb właśnie z tymi samochodami. I kiedyś mówiłem wam o tym, że Epic Games pracuje nad tym, żeby te samochody przybierały charakter, no jakby to powiedzieć, skinowy. W sumie niedawno dostaliśmy nowy samochód, który miał takie, wiecie, malowania Ironmana, Doktora Dooma. Być może coś w tym kierunku będzie działane, ale no to również zobaczymy, jak to będzie wyglądać wkrótce. Mamy tutaj informację o tym, że ma pojawić się nowa rybka. Być może ja tą rybkę dostanę wcześniej, to na pewno nagram tutaj również film, jak ona wygląda. Jak ją oczywiście będziecie kupować, no to wiecie co robić, wpisujcie kod RAFATOJA. Z góry wam wszystkim naprawdę bardzo dziękuję. Przejdźmy do kolejnego newsa. A kolejny news to skiny, słuchajcie. Omówimy sobie skiny, które były w trailerze. Przeglądniemy sobie teraz trailer. No i tak, okazuje się, że pewne połączenie skinów, które mieliśmy już na tych takich wyrysach skinów, które trafią na pewno do gry. Jak wiecie, dostajemy te takie szkice, one później trafiają, prędzej czy później, w sensie czasami na niektóre trzeba długo poczekać, ale one trafiają właśnie do gry. I tu wcześniej dostaliśmy szkic właśnie Sky, z, nie wiem czy to dobrze przeczytam, z Goofem, czyli z tym dużym skinem. I już to wcześniej mieliśmy właśnie w szkicach i okazuje się, że taki skin będzie w kolejnym sezonie. Nie wiadomo, czy to będzie karnet, czy to będzie skin do kupna. Wydaje mi się, że na pewno też pojawią się jakieś skiny zremiksowane do kupna i być może jest to jeden z nich. I teraz tak, widzowie, mamy tutaj poklatkowany karnet i być może skiny, które się pojawią w sezonie. Jeszcze nie do końca wiadomo, co będzie karnetowe, a co nie, ale wydaje mi się, że na pewno jakaś część skinów, które wam teraz pokażę, w nim będą. I tak, mamy tutaj damski skin Chaos Agent. I mamy dostać właśnie damski skin, więc w sumie to nie jest zremiksowany skin, a po prostu damski odpowiednik. Następnie mamy tutaj dwa skiny i o jednym z nich już mówiłem wcześniej. I tutaj właśnie iFireMonkey pisze o tym, że Goof jest połączony z Mają. Ale wydaje mi się właśnie, że wcześniejszy tweet był bardziej, jakby to powiedzieć, aktualny, że jest on połączony właśnie ze Sky. Obok mamy Miałśniaka połączonego z Midasem. To może być bardzo ciekawy skinek i ja naprawdę liczę na to, że będziemy mogli pokrywać te skiny w złoto. To będzie coś niesamowitego. Jak wiecie, ja mam bananka wbitego gdzieś tak dotąd gdzieś, coś takiego, bo miałem wtedy 300 któryś poziom. Teraz te poziomy jest dużo łatwiej wbijać, więc być może o ile coś takiego trafi do gry, fajnie by było, no to postaram się uzupełnić całe. I ten skin z Bilą, o chyba ten skin właśnie nazywał się Bila czy coś takiego. I tak, słuchajcie, tutaj mamy właśnie kolejne połączenie skinów. Nie wiem, widzowie, napiszcie, co myślicie o tych skinach. Czy one wam się podobają? Czy te połączenia są naprawdę bardzo dobre? Wydaje mi się, że na pewno Miałśniak z Midasem jest to topka. Tutaj macie teraz łącznie pokazane te 5 skinów i słuchajcie, czy one będą w karnecie? Czy one będą do kupna? Bo tutaj w sumie HypeX pisze o tym, że to jest zremiksowany Battle Pass i to będzie Battle Pass. Czyli Midas, miał tutaj damski Chaos Agent. Kolejne połączenie właśnie ze Sky. Nowa Tientina oraz... Aha, tu jest jeden bal. Ej, dobre, bo tamten był 8 bal. I co widzowie, to co teraz jest tutaj odtwarzane z boku, są to takie zapowiedzi cofania. I na tych zapowiedziach właśnie możecie zobaczyć wstęp do rozdziału numer 2. On jest przewinięty. Również przewinięte jest to, że widać skiny, które będą w Battle Passie. No i co widzowie, zostało tylko i
wyłącznie 7 dni do tego rozdziału sezonu. Cały czas nie wiem, jak mam na to mówić. Widzimy się jutro. Wpadajcie na te filmy i trzymajcie się. Na razie. Cześć!